Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Wszystko się zgadza, jesteśmy po dziewiątej i goście w studio Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry panie rektorze. dzień dobry państwu. Witam, Bogdan Sadowski. Cały czas Nowa Lewica. Cały czas Nowa Lewica. I ile będzie nowa? No nazwa jest Nowa Lewica, w związku z tym się nie zmienia. Dobrze. Byli prezydenci, Komorowski Kwaśniewski wczoraj zwołali spotkanie, na które zaprosili liderów opozycji. Jak odczytuje pan ten ruch? Panie redaktorze, dobrze, że taki ruch został wykonany. Podpowiem jakby... głównym tematem spotkania jest. było ponoć bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i rola, w tym Polski. Tak, ponieważ jak wiemy, jesteśmy tą granicą jesteśmy na granicy państwa, w którym obecnie jest wojna. Jest to z punktu widzenia, jakby wszyscy wiemy, już taki utarty, może nie to nie slogan, ale o tym się mówi i, i taka jest prawda, że bezpieczeństwo Ukrainy i pokój na Ukrainie to również bezpieczeństwo i spokój w naszym kraju w związku z tym, tym bardziej jeszcze może z 10-20 lat temu nikt nie E, nikt o tym nie myślał, e, nie przypuszczaliśmy, że możemy mieć w tej części Europy wojnę. No niestety, prawda brutalnie e, to zweryfikowało czas i, e, i w tej chwili jak nigdy indziej musimy, e, musimy o to e, bezpieczeństwo na naszej granicy e, zadbać. Ale to, taki trochę... na to w jakiś sposób to e, gwarantuje, bo takie spotkanie również miało przypomnieć, kto że to Aleksander Kwaśniewski, że to Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadzał również Polskę do, do NATO, do Unii Europejskiej, wbrew temu, o czym nie wiem, dlaczego część polityków Prawa i Sprawiedliwości mówi, że jesteśmy jakąś post-PZPR-owską partią, która, która wspiera Rosję. To jest oczywiście absurd. Ja nie wiem, czy pan pamięta, ale to taki wychodzi trochę chichot historii, jak byli prezydenci, którzy byli za aby pan dobrze zrozumiał, za rozbrojeniem polskiej armii do niezbędnego minimum i byli za wyprowadzeniem jej ze wschodniej części Polski. Teraz uważają, że bezpieczeństwo wschodniej flanki jest najważniejsze. Bo jest najważniejsze. Tak jak powiedziałem w pierwszej części swojej wypowiedzi, że 20 lat temu nikt tak naprawdę nie, nie, nie zdawał sobie z tego sprawy, nikt nie dopuszczał no, do tego, że Komorowski w tej, części, był w tej części Europy może. Możemy mieć wojnę, życie brutalnie to zwycięża. Dobrze, ale ponoć spotkanie z tematyką bezpieczeństwa to było tylko taka przekrywka do rozmów o wspólnych działaniach ugrupowań opozycyjnych w naszym kraju w kontekście przyszłorocznych wyborów. Uważa pan, że to możliwe? Nie wiem, czy możliwe ze wspólnych list. Natomiast dobrze, że idzie sygnał mówiący Polakom o tym, że partie opozycyjne. Może nie, nie zakładają w tej chwili, że będą startować ze wspólnej listy, ale szykują się do wspólnych rządów po wyborach w następnym roku, i ja jestem, panie rektorze, w dużej części przekonany, że, że, do, tego, że do tego dojdzie. Taki sygnał jest ważny. A to, czy będzie to jedna lista, dwie, to tak naprawdę moim zdaniem ten scenariusz, Napisze Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ widzimy, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Widzimy, że gmera w ordynacji wyborczej, co jest absurdem i łajdactwem w takim systemie. W wy wy wybory samorządowe, przesunięcie? Do tego o tym powiem jeszcze, ale chodzi o to, Dobrze. mówi się o tym, że planuje się zwiększyć okręgi wyborcze, że nie będzie 42, tylko 100 okręgów wyborczych. To wiadomo, że wtedy promiuje te partie, które mają większe. E, większe e, poparcie. I e, uważam, że taki e, rok przed wyborami parlamentarnymi, próba, próba e, mieszania e, czy zmiany ordynacji wyborczej, e, takich rzeczy się po prostu nie robi. Wróćmy. Należy wprowadzić... Jednym zdaniem, tylko jeszcze dokończę. Uważam, że jeżeli będzie się kiedyś, przyjdzie moment na zmianę konstytucji, to należy wprowadzić zdrową zasadę. Wszelkie zmiany w ordynacji wyborczej, jeżeli się będą dokonywały, nie mogą... Nie mogą obowiązywać kolejnych wyborów, tylko na następną wróćmy, jeszcze kadencję. Wróćmy, tak, takie ważne zmiany powinny być Wróćmy umownie do m, tego projektu e, e, umownego Zjednoczonej Opozycji, nazwijmy go tak umownie. W ocenie komentatorów, kiedy Donald Tusk wypowiedział się odnośnie zaproponowania ustawy o aborcji do 12 tygodnia ciąży, to chyba przyzna pan, rozstrzygnęła się kwestia, czy, czy, czy jest, czy nie ma szansy na jedną listę, nie uważa pan? No raczej wypowiedź prowadzi do dwóch list zróżnicowanych nieco pod względem wyborów, czy to światopoglądowych, czy, czy ideowych. Wiele sondaży, które jest robione, pokazują, że tak naprawdę na, na chwilę obecną za rok to się może zmienić najlepszym dla opozycji wariantem są dwie listy. Że na, wtedy przy dwóch listach opozycyjnych opozycja najwięcej, najwięcej zyskuje. W związku z tym panie doktorze bo ja wiem, że prawa strona Prawo i Sprawiedliwość stara się uwypuklić te różnice między partiami opozycyjnymi, a my idziemy w innym kierunku i tak należy robić. Pokazujemy to co nas łączy. Uważam, że przygotowując się do kolejnych wyborów nie możemy walczyć y, na opozycji. Uważam, że powinno być jeszcze jedno powiedziane. E, tego na razie mi brakuje. Jeżeli cztery partie uważają, że są gotowe do rządzenia i będą rządzić po wyborach parlamentarnych, e, to powinno być powiedziane następie. Idziemy w cztery partie. Nawet jeżeli po wyborach e, e, arytmetyka sejmowa sprawi to, że nie będzie do rządzenia potrzebne cztery partie, tylko na przykład trzy, to i tak cztery będą cztery będą y, rządzić bo to będzie uczciwe i nie walczmy o oczywiście trzeba walczyć o wyborców ale nie na wszelką cenę po tej stronie opozycyjnej tylko każda partia powinna y, dostać w cudzysłowiu y, y, kilka kilka y, ustaw do przygotowania powiedział pan więcej konkretniej, w imieniu jest? lewicy niż Włodzimierz Czarzasty który powiedział tak cytuję popieramy ten wariant który w największym stopniu będzie dawał szansę na wygranie z pisem. To taka wypowiedź w serii, wiem, że nic nie wiem. E, Czyli e, jaki? E, panie rektorze? badania jeszcze i sondaży to będą pokazywały, no. w jakim stronie. I też tak jak powiedziałem wcześniej, w jakiejś części to, czy Prawo i Sprawiedliwość zmieni ordynację wyborczą, to w jakiejś części też napisze ten scenariusz. To jest, to jest takie. E, troszkę abstrakcyjny, ale, ale tak jest. Prawo i Sprawiedliwość w jakim stopniu napisze scenariusz, e, w jakim kształcie le, e, opozycja pójdzie, pójdzie do wyborów. Tak swoją drogą, czy zmieni ordynację wyborczą, czy nie zmieni ordynację Tak swoją wyborczą. drogą jest to ciekawe, czy liderzy partii opozycyjnych wyciągnęli wnioski z podobnego ruchu opozycji na Węgrzech. No wtedy zjednoczenie bloku ale opozycyjnego pani, po, w wyborach spowodowało klęskę. klęskę pamiętajmy, że tam było stronie. wszystko od y, Sasa do Lasta, również z nacjonalistami. No, umówmy się w Polsce. E, e, nikt na opozycji nie rozważa wspólnego startu. Z konfederacją. No ja sobie do czegoś takiego na przykład nie wyobrażam. Poruszył pan ten temat, czy w pana ocenie wybory samorządowe, które no, z kalendarza wynikają w przyszłym roku zostaną przesunięte na wiosnę roku 24. Na razie o tym się mówi. Jeszcze nie ma projektu. Na, na razie o tym się mówi, natomiast jakby wszystkie ruchy, które wykonuje Prawo i Sprawiedliwość i prezydent jakby wyraźnie wskazują, że tam jest już są, że tak powiem, umówieni i dogadani co do, co, co do zmiany. Ale w pana ocenie to dobry ruch czy zły ruch? Ja bo tak ja wyguby gdy... nam się wybory i samorządowe i parlamentarne. Tak, ale ja uważam, że nie zmienia się zasad w trakcie. Jeżeli wyborcy dali kontrakt, tak bo umówmy się, wyborcy, kiedy głosują na jakieś osoby, na prezydenta, burmistrza, wójta, na radnych, dają im umowę na 5 lat na to, żeby rządzili, W związku z tym nie uważam, że nie powinno się tego zmieniać. No to pół roku więcej? Yy, no będzie pół roku więcej. Ja się zgadzam co do zasady i o tym mówiłem już od wielu, wielu lat, że wybory samorządowe powinny się odbywać na wiosnę, z tego tytułu, że wtedy. Yy, bo jak jest kontynuacja władzy, to nie ma problemu, natomiast jeżeli się zmienia, to na jesień. Natomiast na wiosnę, jeżeli przychodzi nowy prezydent, wuj, burmistrz, nowa rada, to. To ciało wtedy tworzy, tworzy i uchwala budżet. Ale przyzna pan, że z tym, ta kadencja 5... z tym jest to le, lepiej Ale wygląda, przyzna pan, tak? że kadencja tych samorządów no miała nieco pod górkę, bo przecież był COVID, czyli dwa lata. Samorządowcy byli jakby wyłączeni z kontaktu ze swoimi wyborcami w terenie. Nie no, panie redaktorze, to się zgadza. Natomiast jeżeli się idzie do wyborów i się wie, że się będzie rządziło pięć lat, to się nie idzie tylko na dobre czasy jak są złe czasy i utrudnione, to, to wtedy się właśnie pokazuje. E, jak się powinno e, rządzić. I tu właśnie e, wracając troszkę do polityki krajowej, prawo i sprawiedliwość, wtedy kiedy było miło, łatwo i przyjemnie, dobrze im się rządziło, przyszły złe czasy i już jest dużo, dużo gorzej. Ale, o czym wszyscy, ale jest też ważniejszy e, aspekt. Nowy samorząd, zazwyczaj nowy samorząd, wkraczał w, nową, w nowe pięciolecie swojej działalności w terenie, kiedy już był przygotowany budżet przez poprzedników, a teraz będzie inaczej. Tak, dlatego mówię, że co do zasady zgadzam się, że wybory powinny być na wiosnę. Natomiast przypominam, że ta y, ordynacja wyborcza była bodajże w 2017 roku zmieniana, y, czyli przełom 17-18, mieliśmy wybory samorządowe, i wtedy nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie widział, że to nie był od, y, y, czas y, za 30 lat, to było za 5 lat. Już wtedy było widać. Że te wybory nam się będą w jednym czasie. W związku z tym, wtedy zmieniając ordynację wyborczą, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, wtedy należało zrobić w ten sposób, że zmieniamy, wydłużamy kadencję samorządu do 5 lat, z tym, że z uwagi na to, żeby nie było tego, co jest w tej chwili, o czym się mówi, pierwsza kadencja samorządu będzie pół roku. Przecież można było tak zrobić. Mielibyśmy wybory, mielibyśmy wybory na wiosnę następnego roku. I później co pięć lat byśmy mieli wybory na wiosnę. Można tak było zrobić zmieniając, natomiast to pokazuje, że niestety prawo i sprawiedliwość wiele ustaw i wiele rzeczy zmienia na tu i teraz, nie patrząc co będzie yy, 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 za, za kilka lat, jak to będzie wyglądało na dłuższą metę. Bardzo często używa pan nazwy partii rządzącej, Prawo i Sprawiedliwość, a wcale o nią nie pytam. Ale panie rektorze mówiąc panie. o obecnej polityce, muszę się jakoś odnieść do partii rządzącej. To jest chyba oczywiste i jasne. Pozwoli pan, że porozmawiam nawet policzę ile razy. Samorządy szukają oszczędności w Polsce w dobie wysokich cen energii, a gdzie ich szukać u nas? Gdzie by pan podpowiedział prezydentowi Wójcickiemu? Panie redaktorze, niestety nie jestem radny, w związku z tym nie znam dobrze budżetu. Miasta. No, na ostatniej sesji, bo bywam bardzo często na sesjach, mimo że tym radnym nie jestem, prezydent wskazywał, że obecnie miasto wydaje 6 milionów złotych na prąd. Po ostatnich przetargach wychodzi na to, że w kolejnym roku będzie 25. To jest prawie 20 milionów. I tu niestety trzeba tych oszczędności gdzieś szukać. No ale to już pani. Ale wszyscy szukają. To już ja pani skarbskali pan pani, ska pani skarbnik. Ja w, w budżecie domowym wiem, gdzie szukać, mhm. chociaż jest ciężko, ale zawsze człowiek gdzieś tam musi z jakiejś przyjemności zrezygnować. Natomiast słyszymy, y oczywiście nie, nie aż takie będą oszczędności słyszymy, chociażby ostatnio głosy, że być może zrezygnujemy. Z wystroju świątecznego tak? to jednak też jest, jest kilkaset tysięcy. No, mówi się też o latarniach, o, o które latarniach, mają które świecić dup... co którejś z kolei na naszych ulicach, bo to Pan wystarczy. wystarczy. No, pytanie, jakie to będą oszczędności? My mówimy o, bo przecież w tej kwocie zużycia energii to są też różne jednostki Urzędu Miasta. Mówimy tu też również o oświacie, do której się dopłaca, samorządy dopłacają wiele pieniędzy. No, niestety trzeba też inwestować. Mówimy tutaj o, o termomodernizacjach, mówimy o, o, o panelach, panelach fotowoltaicznych. Ostatnio widziałem piękny program w jednej ze stacji telewizyjnych, gdzie jedna ze wspólnot mieszkaniowych na swoim budynku, właśnie, była jeszcze kilka lat temu wyśmiewana, a w tej chwili ale inwestowali, mają pompy ciepła, mają fotowoltaikę na dachu, fotowoltaikę na balkonach. Okazuje się, że są niemal samowystarczalni, tak? Tylko, że kiedyś ktoś podjął taką decyzję tam, że idą w to, inwestują pieniądze, a w tej chwili będą mieli dzięki temu duże oszczędności. I Uważam, że w ten sposób też się powinno w miastach, w budynkach oświatowych no fotowoltaika i tak dalej. Fotowoltaika nie zastąpi, może co najwyżej wspomagać konwencjonalną energię. Tak, ale w momencie, kiedy jest to są popy ciepła i tak dalej. W związku z tym mówię, to jest, od, będą bardzo duże oszczędności, oni sobie wyliczyli, że tam w niecałe chyba 10 lat im się to zwróci, a potem będą tylko na tym zarabiać. Warto, warto. No uciekł pan od, od odpowiedzi na pytanie, gdzie miasta powinno szukać oszczędności, ale to, rozumiem, mówię, to że jest rola pani plawę. skarbnik i pana prezydenta na końcu Rady Miasta. Maciej Buszkiewicz był porannym gościem w Radiu Gorzów. Maciej Buszkiewicz z Nowej Lewicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Rozmowa o, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.